Zapraszam konferencję pomocy. Poddaję głos kapitanowi Grzegorzowi. Panie Marcinie, proszę. Ja chciałam pogratulować Gminie Wrocławia i życzę także czytaczy sukcesu w szerokim tym miejscu. No, ta przegrana dla nas oznacza już koniec sezonu. Bardzo mi przykro, no, chyba już dla nas jest też analizować tego meczu, bo już nie ma co prowadzić dalszych poprawek. Czegokolwiek, no ja się cieszę z tego, że cel, jaki miałyśmy w tym roku, osiągnęłyśmy, czyli gra w play-offach. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i chciałyśmy faktycznie wygrać z Wrocławiem, nie dałyśmy rady, jako ciekaw w tym sezonie. Coś Wrocław nam się, ponieważ wszystkie mecze, więc tak naprawdę przegraliśmy z Wrocławiem. Jest to jeden z mniejszych zespołów, z którym przegraliśmy wszystkie mecze, bo potrafiłyśmy się przeciwstawić, wygrać z takimi zespołami także jak Sopot, czy Bielsko, czy Dąbrowa. Także mogę stwierdzić, że definitywnie Wrocław nam nie siedzi. No i zakończyłyśmy te rozgrywki i ja tylko chciałam powiedzieć, że mi bardzo szkoda. Cieszę się z tego, że grałam w takim zespole i że jestem dumna z tego, że byłam kapitanem tego zespołu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kasia Mieszkowska. Dziękuję za gratulacje. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. W tym celu nigdy nie będzie mi się łatwo. Cieszymy się także z tego, że doprowadziłyśmy do tego, że powiedziała, że my jako zespół nie siedzimy Jelcowi. Teraz czeka nas walka o piąte miejsce. Zrobiliśmy potem o kolejny krok. Czekamy na przeciwnika, no i zapowiadamy zaciętą walkę o piątą miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana Dąbrowski, proszę. Już mamy powiedziała dla nas, że jest koniec tego sezonu. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla dziewczyn za walkę, za wytrwałość, za cały sezon, za to, że dotrwaliśmy do końca. No, szkoda, że przytrafiła nam się tutaj kontuzja, bo przez cały mniej więcej te kontuzje nam nas pomijały. Tutaj Magda miała taki przypadek, jeśli chodzi o kontuzję, ale generalnie nie mieliśmy jakichś takich większych problemów. No i cieszę się z tego, że mimo że wywalczyliśmy ten cel stawiany przez klub już parę tygodni temu, to nie było czegoś takiego na boisku, że poddawaliśmy mecze i się kładliśmy przed przeciwnikiem, po prostu nas bitą. Walczyliśmy do końca, chcieliśmy każdy mecz wygrać i mówię, no, gratuluję dziewczynom postawy. Mówię, meczu nie ma, tutaj nie ma co analizować. Na pewno Wrocław będzie analizował ten mecz, a my po prostu przygotowujemy się, myślimy już o następnym sezonie, przyszłości i o tym, co my mamy dalej ze sobą robić. Na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za gratulacje. Gratuluję oczywiście również mojemu zespołowi pokonania dużego zmierca i rywalizacji. Zespół, który jak wszyscy, którzy dzisiaj byli, widzieli, że nie jest łatwo grać przeciwko zespołowi, który jest pełen determinacji, pełen walki i z przyjemnością patrzy się na tak ogromnym zaangażowaniem grającą drużynę, a to tworzy widowisko. I w końcu o to chodzi, żeby kibice oglądali właśnie takie mecze. Myślę, że wynik 3-0 to nie do końca odzwierciedla to, co działo się na parkiecie. Siatkówki dzisiaj było bardzo dużo, było sporo ciekawych wymian, obron. Myślę, że oba zespoły pokazały tutaj naprawdę duże umiejętności, nie tylko techniczne, ale również taktyczne. Otwiera nam tę drogę o piąte miejsce. Na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby skutecznie walczyć o piątą lokatę. Czekamy w tej chwili na przeciwnika. Będzie to albo Łódź, albo Bydgoszcz. Myślę, że zapowiadają się kolejne ciekawe mecze na Wrocławiu. Dla nas przeciwieństwie do drużyny z Mielca ten sezon jeszcze trwa i myślę, że nadal będziemy mieć ciekawie.